zaczął majsterkować. W ostatnich dniach dużo na ten temat myślałam i próbowałam sobie przypomnieć, czy ktoś u mnie w rodzinie rzeczywiście takiego bakcyla we mnie zaszczepiał, jak byłam dzieckiem. Tak bardzo praktycznie nie. To znaczy nie było takich momentów, że wszyscy siadaliśmy i wymyślaliśmy coś wspólnego do zrobienia. To tak naprawdę było pewną taką okolicznością codziennego życia. Mama ciągle szyła sukienki, ciągle przeszywała jakieś ubrania, żebyśmy ja i mój młodszy brat mieli fajne ciuchy do szkoły albo na bale przebierańców. Tata musiał po prostu ogarniać dom. Takie były czasy, że trzeba było sobie dać radę. Więc kiedy remontowaliśmy mieszkanie, tata wyłożył cały przedpokój boazerią, odnowił łazienkę, odnowił kuchnię, więc to był taki naturalny zmysł, że trzeba było coś robić. Co więcej, oczywiście było szkolne ZPT i na to ZPT to dopiero trzeba było wymyślać, oczywiście z rodzicami. Te wszystkie masy solne, te wszystkie jakieś wyklejanki, cięcie drewnianych deseczek, to oczywiste było, że rodzice muszą w tym pomóc i im się chciało pomagać tym, więc tak naprawdę bardzo naturalne jest to, że jak myślę majsterkowanie, to z rodzicami. Mój tata, podobnie jak większość innych ojców moich koleżanek, majsterkował, ale nikt nie robił z tego wielkiego halo i raczej nie uczyło się majsterkowania, dlatego mam takich mało wspomnień związanych z tym, że robiło się coś z tatą. Tata natomiast zaraził mnie pasją do aut. On był absolutnym fanem motoryzacji. To pamiętam, jak mój ojciec potrafił zbudować Żuka, który był składakiem starego Żuka i Mercedesa i jeszcze miał taki oczujebny, turkusowy kolor. No to był taki nasz rodzinny samochód. Były takie czasy, kiedy rzeczywiście trzeba było się liczyć z kasą, więc ten składak, zrobiony własnoręcznie przez mojego ojca, pełnił rolę naszego rodzinnego auta na wakacje, ale też takiego auta, którym można było przewieźć kanapę. Więcej rzeczy manualnych robiłam raczej z mamą. To z mamą się szyło, to z mamą wbiłam pierwszy gwóźdź w ścianę. Także rodzice wiele rzeczy mi przekazali i wiele rzeczy nauczyłam się w domu, ale jednak dużo rzeczy uczyłam się też sama. No u mnie właściwie majsterkowania, tak naprawdę takie tradycje chyba rzemieślnicze, to się zaczęły od dziadka. Generalnie były w rodzinie dosyć mocne takie korzenie rzemieślnicze. Dziadek był szewcem, robił buty. Czytaliście w sumie na blogu parę rzeczy o tym. Później był tata, który mimo, że rzemieślnikiem nie był, to też mnóstwo rzeczy sam robił w domu. No i tak od czasu do czasu starałam mu się pomóc. Poza tym zawsze go ceniłam za super ład w warsztacie. Takiego porządku, jaki ma mój ojciec w swoim warsztacie, naprawdę możemy mu pozazdrościć. No i od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło. A teraz tych małe smyki próbuję zarazić też tą pasją, więc na porządku dziennym jest to, że Leon od czasu do czasu dostaje wkrętarkę albo nawet piłę i sam próbuje sam coś tam robić. Dzisiaj będziemy robić, mam nadzieję, jeszcze samolot z Darkiem Stolarzem. Darku, chciałabym cię zapytać, kto cię nauczył majsterkować i kto ci zaszczepił tą stolarską żyłkę? Dobrze, że pytasz, bo akurat ta akcja, którą organizujemy dzisiaj, odpowiada na to pytanie. Rodzice, dzieci, wspólne majsterkowanie. Ja tak zacząłem z moim tatą, który pokazał mi, jak zrobić samą makietę do takich malutkich żołnierzyków. Nie było takich materiałów jak teraz. Teraz bym to zrobił zupełnie inaczej. Był gazeta, była mąka, woda i to się kleiło, czekało się, aż to wyschnie. Natomiast ja chciałem dzisiaj pokazać, że rodzice mogą tak samo ze swoimi dziećmi zrobić coś fajnego. Naprawdę, małym kosztem, a radość u dzieci, sami widzieliście. Uśmiech, brudne, jak niebieskie stworzenia po prostu, całe zakurzone, ale szczęśliwe. I o to właśnie w tym chodzi. Szczęście dziecka to nie tylko dezynfekowanie rąk i zarazki, które mogą je zarazić. Nie, szczęście dziecka to jest ten bałagan i nieład, które dzieci mają i w głowach, bo są małe, nieskażone, i to, co robiliśmy właśnie wspólnie. Tak naprawdę majsterkowe zaczęłam dopiero jako już dorosła osoba, ale wtedy też wracają wspomnienia z dzieciństwa, bo to, z czym najbardziej kojarzę mojego ojca, to maszyna do szycia. To wiem, że to jest typowe i to nie jest majsterkowanie, ale mam do dziś tą maszynę, to jest łucznik z 76 roku. No i pamiętam jeszcze ten porządeczek panujący w piwnicy u taty. Wszystkie śrubki w słoiczkach poukładane, ponumerowane, opisane i wiesz co, dzisiaj to do mnie wraca i próbuję to samo robić w swoim garażu, w swojej pracowni, więc, więc im jestem starsza, tym bardziej widzę ten ścisły związek, jaki był z tatą i że po nim odziedziczyłam tak naprawdę taką skłonność do dokładności, precyzji, porządku. No i żałuję, że już dzisiaj go nie ma i że nie możemy razem pomajsterkować. Niestety nie mam żadnych wspomnień z mojego dzieciństwa, żebym majsterkował z tatą.
Mój tata zmarł, kiedy miał 4 lata, natomiast wiem, że był zegarmistrzem. Zostawił po swoim zawodzie, zostało mu dużo takich pamiątek, które mieliśmy w szafach, w pudełkach. Ja często przebierałem sobie te elementy zegarków, więc gdzieś ten element taki zainteresowania, jak coś jest złożone, jak coś rozłożyć na części, potem złożyć z powrotem, gdzieś tam we mnie jest. I bardzo chciałbym, żeby moje córki miały jednak takie wspomnienia, czyli że jednak coś razem robimy. No i co razem robicie? Najczęściej to jest tak, że one przychodzą z czymś i mówią: tato, zrób to, bo nie potrafię. Tak? No i ja wtedy muszę uruchamiać w sobie takie pokłady kreatywności, wymyślania czegoś i umiejętności manualnych, żeby właśnie im pomóc. Ale najczęściej to jest tak, że one przychodzą z jakimś pomysłem, nawet nie muszę się tutaj wysilać, bo dzieci są pełne różnych pomysłów, najbardziej absurdalnych, które okazuje się da się zrealizować. Kto mnie uczył majsterkować? Tata mnie uczył majsterkować. Pierwszą deskę uciąłem z tatą, pierwsze spodnie wiertarką przedziurawiłem z tatą, pierwszą, drugą i trzecią bluzkę pomalowałem pędzlem i farbą też razem z tatą. I dlatego to jest dla mnie takie ważne, żeby moi synowie swoje pierwsze spodnie podziurawili i bluzki pomalowali ze mną. Sporo rzeczy robimy z dzieciakami. Dzieci zwyczajnie to lubią. Młodsza córka cały czas coś szyje, przerabia, obcina lalką włosy, farbuje te włosy, wymyśla im nowe ubranka. Mniej więcej jako 2-3-latka dostałam młotek, gwoździe, deskę. No i po prostu miałam sobie zająć czas, bo to były czasy, kiedy dzieci zwyczajnie miały nie przeszkadzać rodzicom. Miały się czymś zająć, zabawek nie było, a majsterkowanie było fajne. Jako, nie wiem, 3-latka dostałam kawałek brzeszczota. Nauczyłam się posługiwać nim, kiedy sobie przecięłam kilka palców. No. Jedna z fajniejszych takich rzeczy to była taka półka, którą zrobiliśmy razem z ojcem. I to była półka na książki, dlatego że ja jeszcze miałam taką manię, że jak poszłam do biblioteki wypożyczyć sobie 3-4 książki, to każdą książkę musiałam od deski do deski przeczytać, niezależnie od tego, jakiej była grubości. Aniu, chciałabym cię zapytać, jakie masz wspomnienia, jeśli chodzi o majsterkowanie i do it yourself ze swojego dzieciństwa? No, to muszę powiedzieć, że tutaj najwięcej nauczyła mnie mama. A jednak? Tak. Ale to dlatego, że zaszczepiła we mnie taką myśl, że można zrobić coś samodzielnie, można coś przerobić, że takie właśnie zwykłe rzeczy w bardzo prosty sposób można upiększyć. Zaczęło się od plecaka, który uszyła mi mama ze starych jeansów i to było coś niesamowitego w tamtych czasach. Posiadanie jeansowego plecaka z kieszonkami w kwiatki, no po prostu rewelacja. I tak to się zaczęło. Myślę, że to mamie jestem najbardziej za to wdzięczna. A teraz... Gumolina!